Witam wszystkich. Tym razem poopowiadam trochę o szeregu elektrochemicznym metali, a konkretnie o reakcjach wypierania się metali. Proszę Państwa, szereg elektrochemiczny służy do tego, żeby określać aktywność metali w roztworach, jonów metali w roztworach wodnych i oczywiście samych metali. Jest już od dosyć wczesnych etapów edukacji chemicznej faktem znanym, że metale się wzajemnie wypierają, ale nie wypierają się jakoś przypadkowo, tylko w określonej kolejności. Nawet rok temu było takie zadanie, z tego co pamiętam, między innymi z Hafnem, że trzeba było po prostu uporządkować metale w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego reduktora, albo na odwrót. W każdym razie metale uczymy się od wczesnych lat, że wypierają się wzajemnie i jest to jedna z metod otrzymywania soli. Rzeczywiście, jeżeli do roztworu, tutaj mam akurat siarczanu miedzi, wrzucę ziarenko cynku, mam nadzieję, że się zmieści, to ono zacznie się pokrywać miedzą. Ten cynk jest trochę skorodowany, ale widać powoli zmianę barwy. Jest pokryty białą rdzą, więc chwilę zaczekamy. O, już widać ciemne punkty. Chwilkę zaczekamy i będziemy widzieć, co się będzie dalej. Z kolei, jeżeli wrzucę miedź do roztworu azotanu cynku, to nie powinniśmy zaobserwować żadnych objawów. Dosyć efektownie wygląda następna reakcja, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, no to sobie wyjaśnimy zasadę działania tego szeregu. Metal o potencjale wyższym wypiera z roztworu, metal o potencjale niższym, przepraszam, czyli aktywniejszy, wypiera z roztworu metal o potencjale wyższym. Czyli jeżeli na przykład do roztworu siarczanu miedzi, tak, mieć potencjał standardowy plus 34 V, wrzucę cynk, to cynk jako aktywniejszy wyprze mi miedź i zamiast siarczanu miedzi otrzymam roztwór siarczanu cynku, no i miedź. I to się właśnie dzieje w tej naszej probówce. Za chwilkę jeszcze obejrzymy raz, jak to będzie wyglądać. Tu z kolei nie powinniśmy obejrzeć żadnych zmian. Cynk jest też metalem znacznie aktywniejszym od cyny, która jest blisko wodoru, czyli naszego punktu odniesienia. Tak, cyna już jest całkiem blisko, minus 0,14. To doświadczenie wygląda całkiem efektownie i jest zwane jeżami cynowymi. No tu akurat w probówce to może niekoniecznie wyjdą nam ładne jeże, ale też zaraz zobaczymy, że coś tutaj się dzieje. O, zresztą już widać, cynk pokrywa się takimi igiełkami metalicznej cyny, stąd zresztą nazwa tego doświadczenia. Spróbuję to obrócić może. O, ja tu widzę igiełki, nie wiem, czy ten aparat to ujmie, czy nie, ale generalnie widać. Zresztą do tego za chwilkę też wrócimy. Proszę Państwa, srebro, tak? Czyli metal szlachetny, w sumie najszlachetniejszy z tej naszej kombinacji tutaj. Generalnie szybkość wymiany metali, wypierania jednego przez drugiego, zależy też od różnicy potencjałów. Im większa różnica potencjałów, tym szybciej to wyparcie zachodzi. Na przykład zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja wstążkę magnezową, magnez, czyli metal bardzo aktywny, wrzucę do roztworu azotanu srebra. Momencik, o, proszę zobaczyć, jak to tam zaczyna zachodzić. Jeszcze tu może wrzucę troszeczkę. Że idzie to całkiem intensywnie, to się w ogóle grzeje, jest ta probówka już gorąca, no i strąca nam się tutaj osad srebra. Probówka już jest praktycznie gorąca, natomiast jeżeli wrzucę, załóżmy, troszkę ołowiu, to ta reakcja też oczywiście pójdzie wymiany, ale pójdzie ona znacznie spokojniej. O, już widać, że coś się z tym ołowiem dzieje, tak troszkę podobnie jak z tymi jeżami cynowymi. Wyrasta sobie na nim spokojnie po prostu drobne kryształki srebra. Za chwilę zresztą jeszcze porównamy wygląd tych probówek. Może wróćmy do tego naszego jeża cynowego, który jest coraz bardziej najeżony. Pięknie błyszczą się kryształki cyny. To doświadczenie zresztą lubię pokazywać. Teraz zobaczymy, co się stanie, jeżeli wrzucimy wstążkę glinu do roztworu chlorku miedzi, ale akurat chlorku. Chlorek miedzi ma kolor zielony i jego stężone roztwory też. No to wrzućmy i zobaczmy, co się tutaj zacznie dziać.
zaraz zacznie zachodzić dosyć intensywna reakcja. Może tę probówkę chwilowo odłożę i drugą wstążkę glinu wrzucimy do roztworu siarczanu miedzi. Siarczan miedzi jest niebieski, jego roztwory też są niebieskie, oczywiście uwodniony siarczan miedzi. Tutaj z kolei będziemy mogli czekać i nic nie zobaczymy praktycznie, przynajmniej nie powinniśmy nic tutaj widzieć. Z kolei w chlorku miedzi reakcja biegnie całkiem intensywnie. Skąd to wynika? Stąd to wynika, że glin w powietrzu jest spasywowany, a zatem ja tu używam spasywowanego, pokrytego tlenkiem i wodorotlenkiem glinu. Siarczany nie powodują zniszczenia powłoki pasywnej glinu, podczas gdy chlorki niszczą tę powłokę. Ja w filmie o amfoteryczności robiłem już takie doświadczenie, w którym pokazywałem, że glin pozbawiony powłoki pasywnej reaguje całkiem intensywnie z wodą. Tu akurat mamy reakcję wymiany, powstaje nam miedź całkiem zresztą intensywnie. No dobrze, jeszcze inny przypadek to taki, w którym ołów wrzucimy do roztworu siarczanu miedzi. Tu również nie powinny nam zachodzić i pewno nie zajdą żadne jakieś szczególne zmiany. A mianowicie, skąd to wynika? Dlaczego tu reakcja zachodzi, a tutaj nie? Tu z kolei powód jest taki, że ołów daje tutaj w tej reakcji praktycznie nierozpuszczalny siarczan ołowiu. I ta kombinacja, po prostu to jest tak, jakby to nam spasywowało. Powstaje ten siarczan ołowiu na powierzchni, powstaje trochę miedzi i razem tworzą taką powłokę, która zamyka to i ogranicza dalszą reakcję. Więc praktycznie ta reakcja też nie zachodzi. Czyli nie tylko różnica potencjałów, ale również to, co może być potencjalnym produktem, decyduje o tym, czy ta reakcja zajdzie. Tutaj mamy roztwór siarczanu magnezu. Pytanie, czy mogę aktywniejszym metalem od magnezu wyprzeć właśnie magnez. Na przykład weźmy lit. Akurat mam lit pod ręką, specjalnie zresztą przygotowany. I zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja wyciągnę taką laskę, którą już mam naciętą, kawałek litu. Nie trzeba tego dużo, na szczęście. Jeżeli ja kawałek litu wrzucę do roztworu siarczanu magnezu, bardzo intensywnie zachodzi reakcja, ale też i powstaje, jak widać, biały osad. Ten biały osad jest wodorotlenkiem magnezu. Metale, które są aktywniejsze od glinu, to znaczy razem z glinem, te metale od tego najaktywniejszego litu do glinu nie wypierają się z roztworu wodnego. Natomiast gdybyśmy wzięli z kolei taki roztwór siarczanu miedzi i wrzucili do niego kawałek litu, to pytanie, co się stanie? To doświadczenie pokazuje specjalnie z tego powodu, że oczywiście jak najmniejszy, bo lit to jest bardzo lekki metal, ma bardzo niską masę molową, więc bardzo niewielka ilość litu to jest już potężna liczba mol. Tutaj również strąca się nam jakiś osad. Pytanie, czym on jest? Dlatego, że tam się strąca początkowo osad taki niebieski, niebiesko-zielony, a potem czarny. Pytanie, dlaczego? O, już go widać. Czy to jest miedź? Czy to po prostu tym czarnym osadem jest miedź, która nam się tam wydziela? Czy to jest mieszanina wodorotlenku i miedzi? Czy zachodzą po prostu dwie reakcje? No, zaraz sobie na to pytanie odpowiemy. Mianowicie wiemy, że miedź nie roztwarza się w kwasach nieutleniających, czyli między innymi w kwasie solnym. A zatem, jeśli tutaj w tej reakcji powstałoby trochę miedzi, to w reakcji z kwasem solnym nie powinno się nic stać. Ten wodorotlenek, który na pewno tam jest, powinien się roztworzyć, ale już mieć nie. No to zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja tutaj dodam kwasu solnego. Widzimy, że powstała barwa zielona od chlorku miedzi i że cała
cały osad, cała faza stała się roztworzyła. Otrzymaliśmy roztwór. A zatem nie była to miedź. To był tlenek miedzi, który po prostu strąca się w zasadowym środowisku na gorąco. Bo tlenek miedzi strąca się na zimno, podczas gdy na gorąco strąca się bezpośrednio tlenek miedzi. To jest troszkę podobnie jak z wodorotlenkiem srebra, który niby się strąca, ale tak naprawdę się zaraz rozkłada. Wodorotlenek miedzi tak samo, tylko że jest troszkę stabilniejszy. No dobrze. Jeszcze możemy pokazać, jak wygląda na przykład... Tutaj mam gwóźdź stalowy, czyli prawda żelazo. Wlejemy tam troszkę roztworu azotanu bizmutu. No i może chwilę zaczekamy, a jeszcze obejrzymy te probówki. Tutaj nam cynk pokrywa się miedzią. Nawet z tej strony już widać ten charakterystyczny miedziany kolor. W tej probówce nic się nie dzieje, tak, bo jest metal mniej aktywny, zanurzony w roztworze jonów metalu bardziej aktywnego. Po prostu reakcja sobie nie zachodzi, w którą stronę my chcemy, tylko w jednym konkretnym kierunku. Jeżeli cynk wypiera miedź i produktem jest miedź i roztwór soli cynku, to w drugą stronę to nie zajdzie. Tak samo jak gaz ziemny reaguje z powietrzem i się pali, daje nam CO2 i wodę, no to ten CO2 i woda z powrotem nam nie przereagują w gaz ziemny i tlen. Tutaj nasz jeż cynowy już trochę przerośnięty, tak? Widzimy te igiełki, pięknie cyna sobie wyrosła i pięknie się błyszczy. O, nasze srebro osadzone na ołowiu, też całkiem ładne, bardzo ładnie błyszczy, jasny metal, no jak to srebro. Tu jak widzimy, o proszę, pięknie jak sobie ta miedź się już osadziła. Też to jest oczywiście gorące. Tutaj się nic nie dzieje. No a tutaj już widzimy powoli, że coś nam zaczyna na tym gwoździu też wyrastać. No jest to akurat bizmut. Jeżeli chwilę poczekamy, to ten roztwór zacznie nam się zmieniać w kolor zielony. Tu akurat mam ołów, a nie bizmut, ale obserwacja będzie później podobna, że po prostu ten kolor zmieni się na zielony, bo związki żelaza 2 rozpuszczone w wodzie mają często właśnie zielony kolor. Tutaj jest w roztworze siarczanu magnezu. Tu akurat się nic nie dzieje, bo się nic nie może dziać, bo mamy metal szlachetniejszy zanurzony w roztworze soli metalu mniej szlachetnego, czyli aktywniejszego. No i tutaj widzimy, że nie wszystkie metale się wypierają. Te najaktywniejsze się nie wypierają, tylko co najwyżej powstanie nam wodorotlenek. I tak się właśnie stało. O tym przypadku tutaj, prawda, lit z miedzią, to mówię celowo, ponieważ w jednym zbiorze maturalnych jest takie zadanie, gdzie właśnie autor trochę popłynął z fantazją i po prostu wypierał miedź, zdaje się, wapniem albo litem. Ale to albo o tym nie wiedział, albo po prostu popłynął i wyszła mu, że tak powiem, taka trochę radosna twórczość z tego, bo taka reakcja nie zachodzi. No dobrze, żeby nie przedłużać, to pozdrawiam serdecznie i zapraszam na Biomist.